Aż 77 km nowych dróg dojazdowych do gruntów rolnych powstanie na terenie samorządów gminnych Pomorza i Kujaw. Pieniądze jak co roku na ten cel przeznaczył Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Tym razem to jest 10 milionów złotych dla 103 samorządów. To są mniejsze remonty, stąd te kwoty są mniejsze, ale przyznajemy je co roku. To jest zupełnie nakierowane na samorządy wiejskie, więc gminy korzystają i robią dojazdy do gruntów rolnych, do działek, które tam powstają. Inwestycje polegają najczęściej na położeniu utwardzonej nawierzchni, przygotowaniu zjazdów na pola uprawne oraz modernizacji dróg. Jak się okazuje, powiatem, który otrzymał najwyższą łączną kwotę dofinansowania, jest powiat włocławski. To jest znakomita wiadomość dla powiatu włocławskiego, ponieważ przeciętnie każdy powiat to około 400-500 tysięcy otrzymał, a powiat włocławski ponad 1 200 000. To starczy na wyremontowanie i drobną przebudowę ponad 8 km dróg dojazdowych do pól, a więc tych, które są najbardziej na wsiach potrzebne, bo dotyczy to tych miejscowości, gdzie utrudniona była produkcja rolna. Środki na dofinansowanie realizacji tych przedsięwzięć pochodzą z należności i opłat rocznych za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej. Dzięki dotacjom przyznawanym w latach 2007-2013 gminy województwa kujawsko-pomorskiego zmodernizowały łącznie 563 km dróg. Samorząd województwa wsparł realizację tego typu projektów kwotą ponad 40 milionów złotych. Iwona Bluszcz, Telewizja Kujawy.